Witam bardzo serdecznie na pierwszej po Kongresie Lewicy dyskusji programowej. Dzisiaj w Łodzi, w mieście, w którym Lewica współrządzi. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Będziemy dyskutować o dwóch bardzo ważnych sprawach: rewitalizacji społecznej i ekologicznej i o przyszłości polskiej edukacji, polskiej nauki. Jest mi bardzo miło, że właśnie w Łodzi rozpoczynamy te dyskusje pokongresowe, dlatego że kongres był inspiracją do łączenia organizacyjnego środowisk lewicowych, fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, ale był też inspiracją do wypracowania konkretnych propozycji programowych. I to, co było zapowiedziane 19 listopada, teraz zaczyna być realizowane. Zaczynamy od dyskusji w Łodzi. Kilka spotkań było jeszcze przed kongresem. Później będą kolejne miasta. Na bazie tej integracji intelektualnej myślę, że Lewica będzie bardzo dobrze przygotowana do wyborów w roku 2018, a później w roku 2019. Bardzo serdecznie chciałbym przywitać współorganizatorów tej konferencji. Witam Sławka Wiatra, szefa Forum Postępu. Patronat nad naszymi konferencjami programowymi objął prezydent Aleksander Kwaśniewski. Witam Ireneusza Bila, dyrektora Fundacji Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europa. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam naszych panelistów, osoby, które będą brały udział dzisiaj w naszych panelach. Ale zanim panelistów przywitam, to pozwólcie, że przywitam ministra w kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Darka Szymczyka. Darku, witam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteś dzisiaj z nami na tej dyskusji. Witam serdecznie naszych panelistów. Witam Hanię Gil-Piątek, ekspertkę do spraw rewitalizacji, działaczkę, naszą kandydatkę do parlamentu w poprzednich wyborach. Witam Michała Syskę, szefa Fundacji Lasa. Witam Krzyśka Gawkowskiego, wiceprzewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, koordynatora Kongresu Lewicy. Witam Janka Czubaka, sekretarza Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska i doradcę prezydenta Majchrowskiego. Witam radnych Rady Miejskiej, Sylwestra Pawłowskiego, Władysława Skwarkę. Witam bardzo serdecznie, cieszę się, że radni są również z nami. Witam jedynego radnego sejmiku województwa łódzkiego, Piotra Borsa, który też jest z nami. I pozwólcie, że przywitam, bo są również z nami byli prezydenci Łodzi: Józef Niewiadomski, Tadeusz Matusiak i Krzysztof Jagiełło. Witam Was, panowie, bardzo serdecznie. Cieszę się, że również jesteście i bierzecie udział w tej dyskusji. Jeżeli kogoś pominąłem, to proszę o wybaczenie. Mówię z głowy, nie posiłkuję się kartką, więc mogło się tak wydarzyć. Witam jeszcze Artura Ostrowskiego, wiceszefa SLD w województwie łódzkim, który też jest oczywiście panelistą. Artur, witam Cię bardzo. Bardzo serdecznie. Usiadłeś tak w środku, więc Cię nie miałem okazji zobaczyć. To tyle tytułem wstępu. Teraz bardzo bym prosił, żeby Ireneusz Bil kilka słów powiedział. Później Sławek Wiatr i przystępujemy do naszych dwóch paneli. Pierwszy będzie dotyczył rewitalizacji społecznej i ekologicznej. Ja będę prowadził ten panel. Drugi będzie prowadził Michał Syska i będzie dotyczył przyszłości edukacji i nauki w naszym kraju. Irku, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Po pierwsze, dziękuję serdecznie za zaproszenie do Łodzi. Bardzo miło zawsze jest tutaj przyjechać, szczególnie że teraz z Warszawy to jest tak naprawdę trochę powyżej godziny, szczególnie w sobotę. To po pierwsze. Po drugie, o Lewicy często się mówi, czy szerzej o środowiskach progresywnych. Raczej się mówi o problemach, o wyzwaniach. Mówi się, że jest to o rozdrobnieniu Lewicy, pewnej polaryzacji. To jest oczywiście prawda, ale nie do końca prawda. Dlatego, że generalnie po lewej stronie mamy również bardzo dużo bogactwa i tym bogactwem są organizacje pozarządowe. To są organizacje, fundacje, stowarzyszenia, które rzeczywiście funkcjonują na tym poziomie zarówno krajowym, na przykład jak nasza Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego, ale także na poziomie lokalnym, na poziomie politycznym, na poziomie charytatywnym, na wielu płaszczyznach. I tak naprawdę właśnie jeżeli są te deficyty po stronie, powiedzmy, takiej politycznej, to po stronie
organizacji pozarządowych jest to właśnie raczej bogactwo i cała idea Forum Postępu sprowadza się do tego, żeby z tego bogactwa skorzystać. Dlatego, że oczywiście jest pewien deficyt, natomiast to jest właśnie deficyt pewnego rodzaju dialogu, kontaktu, że jest olbrzymia ilość inicjatyw, organizacji, natomiast nie ma tej wartości dodanej, tej synergii, która by była wyprowadzana właśnie z tego bogactwa. Idea Forum Postępu sprowadza się do tego, że na początek tych kilkanaście, czy może mam nadzieję niedługo, kilkadziesiąt organizacji pozarządowych w skali kraju współpracuje ze sobą, regularnie się spotyka, żeby poszukiwać możliwości organizacji wspólnych przedsięwzięć. Żeby właśnie dzięki temu wspólnemu działaniu była tworzona wartość dodana, która będzie skutkować pewnymi ideami, promocją pewnych idei postępowych w zakresie polityki społecznej, edukacji, polityki samorządowej, tak jak dzisiaj. Nasza idea Forum Postępu ma już w tej chwili 2 lata. Założyliśmy to jako pierwszą taką luźną federację, konfederację kilkunastu organizacji. W tym roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy duże Forum Postępu w czerwcu. Chcemy również, żeby to Forum Postępu w przyszłym roku odbyło się w maju, jeszcze na większą skalę, zbierając więcej fundacji, organizacji, stowarzyszeń i proponując jakby nowe postulaty i nowe idee. Także cieszę się bardzo za to zaproszenie. Dziękuję bardzo za obecność i za przyjście tutaj w sobotę. I przekazuję teraz mikrofon panu Sławkowi Wiatrowi, który jest koordynatorem naszego forum. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kilka słów na temat motywacji, bo wtedy, kiedy tworzyliśmy Forum Postępu, nie będę opowiadał całej historii, bo wejdziecie Państwo na stronę forumpostępu.pl. Od bardzo niedawna ona funkcjonuje, co też nie jest wyrazem naszych zaniechań, nieświadomych, lenistwa, tylko pewnej premedytacji. Dobrze, teraz jest lepiej. Pewnej premedytacji polegającej na tym, że myśmy dotychczas nie szukali w działaniach Forum Postępu, w tej naszej współpracy kilkunastu organizacji, jakichś spektakularnych, medialnych występów. Raczej umieliśmy. Wychodząc z założenia, po pierwsze, że refleksja potrzebuje pewnej ciszy i zastanowienia, ale jesteśmy po to, współpracujemy z sobą, żeby wspiąć się na pewien poziom intelektualnej refleksji. I po drugie, że dopóki nie osiągniemy czegoś i sami nie będziemy przekonani o tym, że to coś, to minimum osiągnęliśmy, to nie mamy się przed szeroką publicznością co chwalić o tym, że jesteśmy razem. Dzisiaj jest historyczne miejsce, historyczne zdarzenie w Łodzi, bo Tomek Trela zorganizował mini konferencję prasową po raz pierwszy jako Forum Postępu w czymś takim, w takim briefingu prasowym wzięliśmy udział. Szanowni Państwo, wpisujemy się w naszej inicjatywie w nową trochę rzeczywistość. Mam nadzieję, że to trochę będziemy mogli niedługo powiedzieć, że to nie jest trochę, a dużo. W nową rzeczywistość, którą mam nadzieję, że będzie tworzyła atmosfera oraz pewne projekty, które wiążą się z niedawno, 2 tygodnie temu odbytym kongresem Lewicy. W trakcie jesteśmy powoływania, czy ten zespół koordynujący organizacyjnie i programowo kongres Rady Kształtu i Osobowej Obsady Rady Dialogu i Porozumienia Lewicy. Już nazwa wskazuje na to, jaka ma być jej funkcja. Dialog jest metodą do tego, żeby dochodzić do porozumienia, a nie mechanicznego zjednoczenia, za którym nie idą przesłanki emocjonalne, za którą nie idą przesłanki intelektualne, a gdzie otoczenie społeczne, otoczenie polityczne tego typu inicjatywy, co już mieliśmy dwukrotnie dowód na to, są traktowane jako nie do końca szczere i nie do końca, co za tym idzie, wiarygodne. Głównym obszarem tego, czym my się chcemy zająć, czym się już zajmujemy, jest głębsza refleksja na temat stanu Lewicy. Forum Postępu nie jest
organizacją czy instytucją, która w przyszłości będzie zajmowała się polityką rozumianą dosłownie, czyli walką o władzę, o miejsca w parlamencie czy w samorządach. To nie jest nasza misja. Naszą misją, i mam nadzieję, że przynajmniej częściowo uda nam się to osiągnąć, jest kilka obszarów, ale takim obszarem, który wyznaczyliśmy sobie na najbliższy czas do kongresu, o którym mówił Irek, drugiego kongresu Forum Postępu, będziemy realizować projekt, jesteśmy już w trakcie realizacji projektu, pogłębionego również przez realizowane badania jakościowe i ilościowe wnętrza, jak i otoczenia wyborczego, społecznego lewicy na temat przyczyn naszego długotrwałego kryzysu. Nie sposób jest pominąć fakt, że od kilkunastu lat lewica z szoku kryzysu, który przeżyła w 2004 roku, stało się to po prostu faktem, że została, że się podzieliła, ale proces ten zaczął się znacznie wcześniej. Jak długo nie odpowiemy sobie, albo nie spróbujemy w dyskusji też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, co się stało, że dziś nie jesteśmy w stanie wyjść z tego szoku, ani w sensie organizacyjnym, ani w sensie intelektualno-programowym, to nie osiągniemy sukcesu, nie osiągniemy tego, że będziemy przynajmniej przez znaczącą część postępowego elektoratu uznawani za formację właśnie tą część elektoratu reprezentującą. Trzeba odbudowywać te więzi, żeby je odbudować, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zostały one zdewastowane, co takiego się stało. To będzie główny motyw Kongresu Majowego Forum Postępu, choć oczywiście będą i inne sprawy merytoryczne, w tym przede wszystkim problem polityki społecznej. To, co jest wielkim zadaniem, między innymi tego typu spotkań jak to dzisiejsze, oprócz dyskusji wokół bardzo konkretnych problemów społecznych, ekonomicznych, politycznych, to jest odbudowa naszej tożsamości. Na pewno przyczyną naszej słabości jest to, że lewica, wszystko jedno teraz, jaką lewicę mamy na myśli w rozumieniu instytucjonalnym, zatraciła pewną istotną cechę, którą miała na początku lat 90., na której budowane były ówczesne sukcesy lewicy SDRP w sojuszu z wieloma organizacjami tworzącymi SLD. Sukcesy Aleksandra Kwaśniewskiego, przede wszystkim ten w 91 roku, ten pierwszy, niespodziewany historycznie sukces Aleksandra w wyborach prezydenckich. Co się stało, że my dziś nie jesteśmy w stanie między sobą rozmawiać tak, jak rozmawialiśmy 20 lat temu, 25 lat temu, że nie jesteśmy w stanie współpracować ze sobą i to poszczególne osoby, jak i całe środowisko. Jest, nie chcę wchodzić głęboko w ten obszar tematyczny, bo to jest bardzo głęboka, musiała być bardzo głęboka i długa refleksja. Ale jest taka zasada fundamentalna, która dotyczy każdej organizacji, w tym w szczególny sposób organizacji politycznej, bo ona, organizacja polityczna, musi żyć w środowisku i otoczeniu społecznym. Nie może żyć w wakuum, w próżni, w izolacji. Otóż tą zasadą fundamentalną jest, że nie da się zbudować pozytywnego wizerunku, a więc dobrych opinii o organizacji, w naszym przypadku o partii, o formacji, jeśli wewnętrzne spoiwo tej organizacji, poziom identyfikacji, lojalności, tożsamości szwankuje. Jeśli sygnały z organizacji płyną, że jesteśmy ze sobą skłóceni, że przypisujemy różnym ludziom i środowiskom złe intencje, winy za różne rzeczy, które są przyczyną naszej niewątpliwej dzisiaj słabości. Słabości, która dzisiaj jest może tylko tyle, o tyle bardziej spektakularna, że nie mamy reprezentacji parlamentarnej. Ale ta słabość, proszę Państwa,
trwa już niedługo będzie 20 lat, no ale w każdym razie duże kilkanaście lat. I nad tym trzeba pracować. Dlaczego wzięliśmy na siebie po części, bo przecież nie mamy czarodziejskiej różdżki, żeby uzdrowić sytuację. Dlaczego wzięliśmy na siebie pewien rodzaj obowiązku czy zadania, żeby spróbować na lewicy poprzez dialog, poprzez dyskusję prowadzić do budowy nowej tożsamości. Nie odbudowywać czegoś, co było źródłem naszej lojalności, woli współpracy, budowy lewicy w demokratycznym państwie ćwierć wieku temu, tylko teraz nowej, bo sytuacje się nie powtarzają. Otóż od wielu lat, czego jesteście świadkami, ludzie naszych środowisk, często liderzy, twarze tych środowisk ze sobą nawet nie rozmawiają, a jeśli to przez media i często z niemałą dozą złośliwości. Otóż w marcu ubiegłego roku na stronie sobie znajdziecie też fotoreportaże z tego, miała miejsce uroczystość 25-lecia Fundacji imienia Kazimierza Kereskrauza równolatki w SDRP, powoływanej w intencji równolegle z SDRP jako zaplecza intelektualno-programowego partii. Bo wiadomo, że partia jako organizacja polityczna nie może wypełniać również funkcji quasi akademickich, nie jest od tego. Natomiast nie może być pozbawiona refleksji. Otóż na tym naszym jubileuszu, prawie 2 lata temu, byli wszyscy, którzy mieli dla lewicy historyczne znaczenie i którzy jeszcze żyją. Począwszy od Aleksandra Kwaśniewskiego, Włodzimierza Cimoszewicza, Leszka Millera, no nie było tych, którzy nie żyją. Reprezentowane były wszystkie partie polityczne, które w 2007 roku, jeżeli dobrze pamiętam, tworzyły lewicę i demokratów. Reprezentowane były środowiska, no między innymi był Marek Borowski, nie chcę tych nazw przywoływać, środowiska, z którymi za chwilę miała SLD tworzyć zjednoczoną lewicę. I w podsumowaniu tej dyskusji jako prezes powiedziałem, że skoro jesteśmy być może jedną z ostatnich instytucji, bardziej środowisk niż instytucji, bo ta instytucjonalność nie ma znaczenia, na której zaproszenie się przychodzi, a w innych miejscach unikamy siebie nawzajem, to znaczy, że spada na nas pewien obowiązek spróbowania moderowania taką dyskusją, która nas do siebie zbliża. Więc każde z tych naszych spotkań, to, które dzisiaj odbywamy, jest pierwsze pokongresowe. Cieszę się, że nasza inicjatywa bardzo współgra z intencjami wyrażonymi w uchwałach kongresowych, w stanowisku kongresu, w deklaracji ideowej kongresu, że wpisujemy się w to, ale my tego typu konferencje już prowadzimy od blisko 2 lat i mam nadzieję, że nam ochota na to nie przejdzie, że będziemy to dalej czynić. Plany są aż do maja bardzo wypełnione treścią i cieszę się, że dziś w Łodzi się spotykamy. Cieszę się, że robimy to we współpracy z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Bardzo mamy wielką satysfakcję z tego, że uczestniczą w tym przedstawiciele ludzie niezwiązani politycznie z Sojuszem Lewicy Demokratycznej dziś, może kiedyś byli związani. Mam nadzieję, że tego typu dyskusje, jak ta dzisiejsza, będą pewną drogą, pewną ścieżką do tego, żebyśmy zaczęli powoli, a może nawet szybciej niż powoli, zaczęli się znowu lubić, budować to minimum zaufania wzajemnego i wspólnoty celów. Jeśli między sobą odbudujemy tego typu relacje, to wierzcie mi, uwierzy to również nasz elektorat, otoczenie społeczne. Ważne jest, żeby to się nie zamykało hermetycznie, wyłącznie w środowiskach stricte politycznych. Żeby porozumienia, to nie były porozumienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Partii Ludzi Pracy, Polskiej Partii Socjalistycznej i tak dalej, tych organizacji jest kilkadziesiąt. Odnoszę wrażenie, graniczące z pewnością, że wyborcy o poglądach postępowych, lewicowych, wcale nie oczekują dziś na komunikat,
że partie lewicowe się właśnie już połączyły. To już miało miejsce, to już żeśmy przerobili. Jeżeli na coś, czegoś oczekują, to oczekują od nas no, wspólnej narracji, no, w kategoriach również emocjonalnych. Oczekują od nas może nawet trochę populizmu i głębokiej refleksji intelektualnej, merytorycznej, ale i trochę populizmu. Populizmu, który wyraża no, pewne marzenia społeczne. Wyraża to, co jest pewnym fundamentem aksjologicznym partii postępowych czy środowisk lewicowych. Sprawiedliwości społecznej przełożonej na realia. Równości przełożonej na realia. Praw człowieka i praworządności przełożone na realia. Dziś mamy inny kontekst sytuacyjny w świetle tego, co Prawo i Sprawiedliwość czyni z naszą demokracją. Powinniśmy też do tego się odnieść. Odnieść się do tego, co w sferze polityki społecznej ten rząd robi. A przyznać trzeba, że robi wiele rzeczy, które chciałoby się powiedzieć, szkoda, że myśmy ich nie zaczęli kilkanaście lat temu. Nawet jeżeli państwa nie było stać na taką skalę, to że z jakichś powodów lewica wtedy, kiedy rządziła, nawet nie artykułowała tego celu polityki, aktywnej polityki społecznej, wyrównywania szans w realnej polityce. Musimy w związku z tym też i definiować naszą relację do tego rządu. Przy akceptacji pewnych działań w obszarze polityki społecznej, wyrównywania szans, sprawiedliwości społecznej, świadczeń prorodzinnych, powiedzieć na to zgoda, ale nie może to być alibi dla dewastacji państwa. Państwa prawa, dla dewastacji praw jednostek, dla ksenofobii, którą szerzy ten rząd. To są obszary, w których musimy być realistami, w których odróżnimy się bardzo wyraźnie od rządzącej populistycznej prawicy i od liberalnej dzisiejszej opozycji parlamentarnej. Krótko mówiąc, tu zacytuję, może niesprawnie, bo nie mam tekstu przed sobą, przesłanie na naszym kongresie, w którym zawarliśmy takie oto mniej więcej sformułowanie, że prawicowego populizmu, że po prawicowym populizmie nie może być nawrotu do neoliberalizmu. Do bezdusznego neoliberalizmu, który z kolei był realizowany przez ostatnie lata, ale jak spojrzymy sobie w lustro, trochę także z naszym udziałem wtedy, kiedy rządziliśmy. Życzę wszystkim i sobie, żeby ta konferencja zapadła nam w pamięci jako coś ważnego i żeby przynajmniej przez parę dni, żebyśmy żyli tym, co tutaj dzisiaj razem przeżyjemy razem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za ten wstęp. Koleżanki, koledzy, mamy formułę panelową, więc żebyśmy nie przedłużali, zapraszam do pierwszego panelu, jeżeli chodzi o rewitalizację społeczną i ekologiczną. Myślę, że miejsce jest idealne, dlatego że spotykamy się w Łodzi, w mieście, które jest przed wielkim procesem rewitalizacji tej infrastrukturalnej i tej społecznej, ale przede wszystkim w mieście, które zabiega o małą wystawę Expo 2022, która będzie poświęcona właśnie rewitalizacji. Jest dobry moment, dobry czas, żeby posłuchać opinii, wsłuchać się w głos, dyskusji. Ja proponuję, żeby formuła była taka, że nasze osoby, które uczestniczą w panelu, na pierwsze zadane przeze mnie pytanie udzielą odpowiedzi. Później, jeżeli będą jakieś pytania z sali, może włączymy je również, bo to też chodzi o to, żebyście wydzielili się swoimi spostrzeżeniami, czy też zadawali pytania, które was nurtują. Zapraszam do panelu na naszą kanapę Hanie Gil-Piątek, Michała Syskę, zapraszam, Krzysztofa Dawkowskiego, Janka Czubaka i zapraszam prezydenta Krzysztofa Jagiełłę. Zmieścicie się wszyscy razem? Tak, to dobrze. Wy tu jesteście ważni, ja to jestem tutaj sobie poradzę.
Więc koleżanki, koledzy, tak jak zapowiadałem ten temat, chciałbym rozpocząć od tego, żeby każde z Was powiedziało, jak z punktu widzenia lewicowego widzi to pojęcie, które jest bardzo modne, bo często się o nim mówi rewitalizacja, rewitalizujemy, ale w aspekcie społecznym i ekologicznym. Jak Wy to widzicie, jak Wy to postrzegacie, jak lewica to powinna postrzegać, aby było to zrozumiałe dla mieszkańców, czy to Łodzi, czy to każdego innego miasta. Haniu, proponuję, żebyś Ty rozpoczęła. Nie tylko że z racji tego, że jesteś kobietą, ale żebyś po prostu Ty rozpoczęła, a później Krzysztof, Janek już w kolejności. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Haniu Piątek. Pracowałam tutaj w Łodzi w biurze organizacji i jeszcze wtedy rozwoju zawodowego miasta. To biuro nazywało przez 2 lata, prowadziłam duży projekt ministerialny, tak zwany projekt pilotażowy przygotowujący Łódź do rewitalizacji, też we współpracy z poprzednim ministerstwem, które jak rzadko, które było naprawdę, muszę powiedzieć, była tam światła ekipa, która dobrze napisała dokumenty krajowe, dobrze napisała ustawę. W tej chwili zajmuję się prowadzeniem Wydziału Spraw Społecznych w Gorzowie Wielkopolskim. Wbrew pozorom nie jest to jakaś szczególnie duża zmiana, tak? Bo rewitalizacja kojarzy nam się zwykle z remontami. Nie wiem, mówiło się rewitalizacja kamienicy, rewitalizacja trakcji kolejowej. Przeprowadzenie tej na taką stronę, możecie sobie Państwo ją obejrzeć w telefonach, za każde źle użyte słowo rewitalizacja boli 5 zł, ona ma dosyć dużą popularność w branży. Rewitalizacja to jest kompleksowy proces przede wszystkim. To jest proces wieloaspektowy i tak mówi ustawa, która obowiązuje nas już ponad rok i wytyczne ministra dotyczące funduszy. Rewitalizacja to jest słowo, które dotyczy obszaru całego. To nie może być jakiś pojedynczy remont czy pojedyncza interwencja, a także pewnego czasu. Czyli widzicie Państwo, że jest to pojęcie kompleksowe, które zawiera zarówno aspekt społeczny, jak i infrastrukturalny, jak i techniczny, środowiskowy. Więc tutaj byłabym też ostrożna z takim dzieleniem, mówieniem o rewitalizacji technicznej czy rewitalizacji społecznej. Tutaj z Panem Prezydentem stoimy na troszeczkę odrębnych stanowiskach, dlatego że później, kiedy mamy inna rewitalizacja społeczna, to ktoś inny, kto zajmuje się inwestycjami, myśli, dobra, to oni tam sobie zrobią rewitalizację społeczną gdzieś tam u siebie, a my tam zrobimy te swoje piękne inwestycje, na których przepłyną stęgę. I to jest, proszę Państwa, taki, znaczy można to porównać do sytuacji, w której miasto na przykład zakupuje nowe autobusy i puszcza je kursujące tam, gdzie nie potrzeba w ogóle autobusów, ale za to one ładnie wyglądają, tak? Turyści fotografują sobie nowe autobusy. Natomiast z drugiej strony, jako społeczne uzupełnienie, robi politykę mobilności na przykład pieszej i wszyscy chodzą pieszo zamiast jeździć tymi autobusami. Czyli te dwa jakby aspekty społeczne i inwestycyjne się nie zgadzają. W rewitalizacji chodzi o to, żeby one się zgodziły, żeby jak się kupi nowe autobusy, to żeby one służyły ludziom. I po to jest w ogóle proces rewitalizacji. Więc no na szczęście to nowe podejście już do samorządów bardzo mocno przesiąka. Też dzięki działaniom grupy ekspertów, zapaleńców, którzy pomagają w takim dobrym zrozumieniu tego, szkolą, jeżdżą, spotykają się. Muszę powiedzieć, że nieraz mi się oderwało tutaj, pracując w Łodzi, takimi określeniami jak lewactwo, bolszewia, neokomuna, tak? Od moich kolegów pracujących w urzędzie, dlatego że nagle tutaj zaczęliśmy naruszać pewnego rodzaju taką świętą proporcję pomiędzy tymi świętymi inwestycjami, tak, a sprawami społecznymi, które leżały i to powiedzmy sobie szczerze, bardzo długo odłożone. Czyli może tak, nie jest to niczyja wina, jest to raczej wpływ tego neoliberalnego paradygmatu, o którym była mowa wcześniej. Natomiast ta proporcja była taka, wszystko na inwestycje, na społeczeństwo.
No bo jeżeli, jak mówiła Margareta, że społeczeństwo nie istnieje, to po co w nie inwestować? Tutaj muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy przyszłam do urzędu, też dzięki dużemu wsparciu, również pana prezydenta, właściwie szczególnie jego przy zaproponowaniu, przy pisaniu polityki społecznej nowej do Łodzi, udało się już tamte wątki rewitalizacyjne wpleść. I no, muszę powiedzieć, że gdyby nie wspólna praca różnych środowisk, nie tylko lewicowych, nie tylko lewicowych, ale również społecznych, to w Łodzi nie doszłoby do takiej zmiany optyki, która wyraźnie widać mi teraz, jak czytacie Państwo artykuły prasowe, jak patrzycie na to, co nawet jest komunikatami miasta oficjalnymi. W tej chwili ten zwrot prospołeczny również w zakresie rewitalizacji bardzo dobrze widać. I to, jeżeli chodzi o inwestycje społeczne, jakie to sprawy na przykład lokatorskie, jakie to sprawy, nie wiem, no, dotyczące wszelkiego rodzaju problemów, z którymi w Centrum Łodzi mamy bardzo silnie do czynienia. Dobrze, rozgadałam się już o tej. Dziękuję. Krzysztof, bardzo proszę. Pani powiedziała, Anna, to ciężko jest mówić o rewitalizacji. Bo jasność tego problemu chyba na nim stopniu został przedstawiony. Nie da się mówić o rewitalizacji bez mówienia o tym, że to jest cały system. Kiedy pominiemy jakąś część budowy takiej odpowiedzialności lokalnej społeczności, co stoi środowisko, to ta rewitalizacja nigdy nie będzie spełniała podstawowych warunków, czyli oczekiwania społecznego, żeby to dotyczyła całej grupy społecznej. Ja z tym panelem mam okazję być trochę takim substytutem Darka Szweda, którego nie ma, ale rozmawiając o rewitalizacji też często pomijamy aspekt ekologiczny, taki przyrodniczy. Zresztą odwołując się do tego, co powiedziała Hanna, to rewitalizacja powinna w ogóle mieć zintegrowany taki rewitalizacyjny charakter urbanistyczno-przyrodniczy. Wtedy ona dopiero w pełni oddaje to, co jest w przypadku tej części ekologicznej najważniejsze, a najważniejsze to przywracanie do życia zniszczonych obszarów, takich, które są zdegradowane poprzez złe użytkowanie ekosystemu. Nie będę się wdawał w opisywanie, co to jest ekosystem przyrodniczy i jak dzisiaj ta rewitalizacja przyrodnicza miast postępuje, ale chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli też sobie na pytanie podczas tego, co to jest rewitalizacja ekologiczno-przyrodnicza i czy ona ma znaczenie dla miasta. Otóż ja uważam, że ona jest równie ważna jak te wspomniane inwestycje, które toczą się w miastach. Jest ona równie ważna, jeżeli nie ważniejsza, niż sprawy dotyczące tego, że ktoś gdzieś przednie jakąś wstęp. Bo pomyślmy sobie o tej ekologii, która jest związana z rewitalizacją chociażby w części transportowej albo komunikacyjnej miasta. Jakże ona jest ważna. Dlaczego? Chociażby dlatego, że przecież w wielu polskich miastach, ale nie tylko w dużych aglomeracjach, no bo jesteśmy w Łodzi, trzecim co do wielkości mieście w Polsce, ale gdybyśmy spojrzeli na te miasta, których jest najwięcej w Polsce, czyli te 30, 40, 50 tysięczne, to tam ta rewitalizacja ekologiczna w perspektywie komunikacyjnej, transportowej, no jest jakby zapomniane. Wszyscy pamiętają, że rozpoczynamy od tego, żeby ktoś w strategii wpisał jedną, dwie, trzy, pięć kamienic, czasami mówimy o transporcie drogowym, ale w tej części ekologicznej niestety zapominamy, że równie ważne są takie aspekty. Więc ja chciałbym podczas tej debaty namówić nas do tego, żebyście też spróbowali otworzyć głowy na myślenie, czym jest nowoczesna rewitalizacja, jakich ona aspektów może dotyczyć i czy tylko, jak z perspektywy mieszkańców jesteśmy czasami zaczadzeni takim myśleniem, udało się wyremontować kamienicę, udało się coś zbudować, udało się coś włączyć w taki system zintegrowanej rewitalizacji, czy czegoś czasami nie zapominamy. Więc jeżeli pan prezydent pozwoli, to ja w tej części zamknę odpowiedź, ale z przyjemnością chciałbym później powiedzieć też o tej rewitalizacji ekologicznej w rozumieniu zintegrowanej. Dziękuję bardzo. Janku, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie zacząć od jednego historycznego wtrętu. Tym bardziej dla mnie ważnego, że sam maciałem tym palca i sam się nie pochwalił, to nikt się nie pochwali. Otóż pani mówiła tutaj o ustawie rewitalizacyjnej.
Związek Nas Polskich, w którym którego działania uczestniczy już od wielu lat. Chodzi mu za tą ustawą o prawie 15 lat. W końcu skończyło się na tym, że wręczyliśmy pani premier Glinkowskiej projekt ustawy na Kongresie Miast w Krakowie. Czyli dołożyliśmy swoje 5 groszy do tej operacji i wydaje mi się, że to warto podkreślić. Można mieć różne pretensje do pani Elżbiety Glinkowskiej, ale akurat to zrobiła dobrze. Otóż zmieniła trochę nastawienie rządu, także rządów lewicowych. Myśmy przez lata w Polsce martwili się Polską B, Polską C, ścianą wschodnią, a to spowodowało, że powstała u nas taka czarna dziura w postaci miast średniej wielkości. Także miast dawnych wojewódzkich, ale nie tylko, bo to dotyczy także mojej rodzinnej aglomeracji katowickiej. A tu sytuacja była, jak pojedziecie sobie po małych miasteczkach w Polsce, także na ścianie wschodniej, to one w większości wyglądają pięknie. One skorzystały także na Unii Europejskiej, na różnego rodzaju programach. Duże aglomeracje, duże miasta jak Kraków, w którym dzisiaj pracuję, Łódź czy Poznań, one sobie z natury rzeczy, nie chcę powiedzieć, że same poradzą, ale zawsze sobie poradzą. Natomiast problem jest w Gorzowie, w Słupsku, w miastach śląskich, zagłębiowskich, o których jakbyśmy zapomnieli. A to jest duża zasługa pani premier Glinkowskiej, że przypomnieliśmy Polsce i Polakom, że te miasta też istnieją i że tam żyje wielu ludzi. To sobie pozwoliłem to historyczne przypomnienie. Natomiast na pytanie, czy istnieje rewitalizacja lewicowa zadana przez tą Katrelę. Z rewitalizacją jest trochę tak jak ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Wszyscy o tym bardzo ładnie mówią, ale nikt do końca nie wie, o co chodzi. Jeżeli ja miałbym odpowiedzieć na to pytanie, to ja myślę, że rewitalizacja to jest taki proces, który musi przywrócić miasta mieszkańcom. To słowo służę, którego użyła Hania, mi specjalnie się nie podoba, bo to brzmi trochę bo takie trochę dwuznaczne. Wolałbym bardziej stwierdzenie miasto przyjazne mieszkańcom. To znaczy takie miasto, w którym się dobrze żyje. I w tym mieście trzeba sobie jasno powiedzieć, że mniejszą wagę przykłada się do tego, czy będą tam kolejne inwestycje przemysłowe, które dadzą miejsca pracy. Ale w tym mieście większą wagę przywiązuje się do tego, żeby obywatel tam chciał mieszkać. Dlaczego? Ponieważ na przykład właśnie w aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej, z jaką mi się wychodzi, już jest bez znaczenia, że obywatel Bytomia pracuje w Katowicach. To nie ma żadnego znaczenia. On ma być zadowolony z tego, że mieszka w Bytomiu, a rolą władz aglomeracji jest doprowadzenie do tego, żeby on do tej pracy w Katowicach mógł spokojnie dojechać. I wydaje mi się, że tak powinno się konstruować miasta dzisiaj w Europie, dzisiaj w Polsce. I jest to także w interesie władz miejskich, bo przecież obywatel mieszkający w Łodzi, przepraszam, obywatel mieszkający w Zgierzu, a pracujący w Łodzi odprowadza podatki w Zgierzu. Więc jest to w interesie miasta Zgierz, żeby ten obywatel mieszkał w Zgierzu. I na końcu jeszcze, i tak w moim przekonaniu powinna rewitalizacja wyglądać, jeśli mówimy o spojrzeniu na to z punktu widzenia lewicowego. Natomiast jedno zdanie dotyczące przeszłości także, bo jak Hania mówiła tutaj o neoliberalizmie w zarządzaniu miastami, to w związku z tym, że ja w jakiś tam sposób jestem z zarządzaniem miastami związany od 1994 roku, chciałbym powiedzieć, że na obronę kolegów, którzy także lewicowych, którzy zarządzali miastami w tamtych czasach, ja bym powiedział, że to był też trochę inny czas. Zapominamy, że nasze miasta były bardzo mocno niedoinwestowane. A na dokładkę myśl, zresztą nie tylko lewica, bardzo wielu ludzi zarządzających miastami w latach 90. wyniosło z PRL-u takie przekonanie, że rolą władzy jest wiedzieć, jaka ma być inwestycja. I oni mają to zrobić. Tymczasem życie społeczne i proces zarządzania w demokratycznym samorządzie
nauczyło nas dopiero po 10-15 latach, że także ważne jest to, że ludzie mają być przekonani, że ta inwestycja jest im potrzebna. To była rzecz, którą myśmy musieli się nauczyć, ponieważ tak naprawdę myśmy nigdy w historii po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku nie mieli nigdy takiego prawdziwego samorządu opartego na społeczeństwie obywatelskim. Z tego trzeba było się nauczyć i ja bym tak nie do końca wiązał to z neoliberalizmem. I to może tyle na początek. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, Michał. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Chciałbym zacząć od tego, że samo pojęcie rewitalizacji jest bardzo ciekawe, ponieważ jeśli zastanowimy się nad sensem tego słowa, to możemy pomyśleć, że coś kiedyś było witalne, zostało zdegradowane, więc teraz trzeba to po prostu przywrócić do tego stanu poprzedniego. I wydaje mi się, że to jest kluczowe do zrozumienia pewnych procesów, które mają charakter nie tylko polski, ale mają charakter globalny i dotyczą miast świata zachodu, a mianowicie zmiany charakteru miast. Znaczy, miasta były organizowane wokół przemysłu, wokół miejsc pracy w przemyśle. I ta tkanka miasta przemysłowego miała pewną swoją, pewien swój zorganizowany porządek związany z miejscem pracy, z miejscem wypoczynku i z miejscem zamieszkania. Procesy globalizacji spowodowały odpływ dużej części przemysłu do krajów rozwijających się. To jest także doświadczenie polskiej transformacji, które dotknęło z wielkich miast, na przykład Łódź, ale także bardzo boleśnie dotknęło większość byłych miast wojewódzkich w Polsce, miast średniej wielkości. Dziś w świecie zachodu mamy do czynienia z takim miastem poprzemysłowym. Te zmiany właśnie deindustrializacyjne, one także powodowały pewną degradację otoczenia, także wpływało na odpływ ludności, która w poszukiwaniu lepszych miejsc pracy niż te oferowane przez nowe sektory, na przykład usług, które oferują częstokroć, zwłaszcza dla mniej wykwalifikowanych pracowników, śmieciowe warunki zatrudnienia. Ludzie szukają pracy właśnie w innych miastach. Więc wydaje mi się, że te procesy deindustrializacji miast, one także mają wpływ na sytuację, także na kształt w ogóle demokracji, także na kształt scen politycznych, bo chociażby doświadczenia polityczne tego mijającego roku pokazują, że czy to osoby, które zadecydowały o brytyjskim referendum o tak zwanym Brexicie, czy ten elektorat, który zadecydował o zwycięstwie Donalda Trumpa, to były osoby z ośrodków miejskich, które zostały zdegradowane poprzez odpływ dobrych miejsc pracy do krajów rozwijających się. Wydaje mi się, że ta nowa formuła postprzemysłowa polskich miast jest także wyzwanie dla polskiej lewicy, bo właśnie utrata tych dobrych miejsc pracy, ona powoduje pewną frustrację, brak poczucia stabilizacji, która jest wykorzystywana przez prawicowy populizm. W momencie, kiedy te miasta zachodu traciły ten swój przemysłowy charakter, pojawiały się nowe teorie rozwoju tych miast, które mówiły na przykład, że trzeba inwestować w klasę kreatywną, czyli właśnie w sektory kultury, czasu wolnego, że trzeba ściągać do miast artystów i tak dalej. Te teorie także w ostatnich latach już zostały poddane krytyce, ponieważ w wielu miastach mieliśmy do czynienia na świecie, ale także te procesy zachodzą w Polsce, między innymi w Warszawie, także w tych największych ośrodkach, z procesami gentryfikacji, gdzie ta mniej zamożna część mieszkańców jest wypierana z centrów polskich miast, które są zasiedlane właśnie przez tą nową klasę średnią, która jest bardziej zamożna i w związku z tym, że oni przejmują te dzielnice, rosną ceny mieszkań, rosną ceny dookoła usług i ta mniej zamożna ludność jest wypychana poza niektóre dzielnice, co wiąże się z tym, że dochodzi do takiej gettoizacji klasowej w obrębie tychże miast. I to jest oczywiście proces w
Polsce bardzo silnie zauważalny, związany także z wrodzonymi osiedlami, czyli proces oddzielania się przedstawicieli różnych klas społecznych od siebie, co ma także dewastujące dla jakości życia publicznego skutki, które objawiają się w tym, że gdy ludzie nie mają kontaktu ze sobą, ludzie z różnych klas społecznych, tym łatwiej tworzyć, podsycać podziały, tym łatwiej proponować hasła ksenofobiczne czy właśnie hasła dyskryminujące inne grupy społeczne. Wydaje się, że wielkie wyzwanie dla lewicowej rewitalizacji miast to jest budowa właśnie przestrzeni publicznej, która byłaby dostępna dla wszystkich ludzi, niezależnie od zasobności portfela, od miejsca w tej hierarchii społecznej. To jest między innymi dbałość, na przykład, myślę, że o tym będziemy rozmawiać w drugim panelu, o zadbanie o to, aby publiczne szkoły były dostępne dla dzieci z rodzin o różnym statusie ekonomicznym, ponieważ już dziś w Polsce mamy do czynienia z sytuacją, że rodzice o wyższym kapitale kulturowym, o wyższym statusie majątkowym, co często ma ze sobą silny związek, omijają regulacje dotyczące rejonizacji i posyłają swoje dzieci do tych lepszych szkół. To jest wreszcie kwestia komunikacji zbiorowej i ogólnie dostępnych usług dotyczących transportu publicznego. I wreszcie zmiana nastawienia, ponieważ to poprze słowo miasto. Edwin Bendyk z tygodnika Polityka, on twierdzi, że z miast zniknęły fabryki, a samo miasto zaczęło być pewną taką fabryką, która inwestuje w coś, co się nazywa, to jest taki trochę neoliberalny potworek, w kapitał ludzki. Nie w ludzi, tylko w kapitał ludzki. I Bendyk zwraca uwagę, że polskie miasta inwestują na przykład w infrastrukturę sportową czy kulturalną, ale nie jest to infrastruktura, która jest dostępna dla wszystkich, ponieważ w budowanych halach, na budowanych boiskach nie można po prostu tak przyjść sobie z podwórka ze własną piłką i sobie ją pokopać, tylko trzeba tam wykupić miejsce w szkółce piłkarskiej, trzeba zapisać się na płatne zajęcia, podobnie z instytucjami kultury. Będę tutaj stawia tezę, że w polskich miastach brakuje takiej przestrzeni publicznej, gdzie można by było bezproduktywnie spędzać wolny czas. On powołuje się także na przykład własnych dzieci w tej podwarszawskiej miejscowości, gdzie on mieszka. Jedynym miejscem, gdzie młodzież gimnazjalna i licealna może się spotkać tak bez wyraźnego celu, to jest lokalny cmentarz. Ponieważ wszystkie inne miejsca, instytucje publiczne, aby były dostępne, to trzeba się tam po prostu zapisać na jakieś konkretne zajęcia. Więc wydaje się, że stawką o kształt polski, stawka walki o kształt polskich miast ma nie tylko charakter społeczny, ekonomiczny, ale także polityczny, ponieważ miasta, które są otwarte dla wszystkich klas społecznych, to miasta, które mniej są podatne na prawicowy populizm, na ksenofobię i inne tego typu niepokojące zjawiska, których świadkami jesteśmy nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Wydaje mi się, że tutaj wybór rysuje się w następujący sposób i taką alternatywę zarysował między innymi właśnie wspomniany już publicysta tygodnika Polityka, który powiedział, że dzisiaj stoimy przed takim dylematem, czy miasto powinno być korporacją czy spółdzielnią mieszkańców. Wydaje mi się, że tutaj odpowiedź lewicy powinna być oczywista. Miasto nie powinno być funkcjonować jak firma, nie powinno być korporacją, tylko filozofia zarządzania tym miastem, sformułowane priorytety powinny determinować to, że takie miasto przypomina po prostu spółdzielnię mieszkańców. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Krzysztof, bardzo proszę. Jeżeli Państwo pozwolicie, to ja chciałbym kontynuować myśl rozpoczętą przez mojego przedmówcę i powiedzieć tak, że znajdujemy się w mieście, które ma, myślę, że swoją specyfikę nieco inną niż wiele innych dużych aglomeracji, większość dużych aglomeracji w naszym kraju. Po pierwsze, to miasto powstało chyba najszybciej. Z małej wioski nagle stało się jednym z największych miast w kraju. Mówię tu oczywiście o okresie
17, 18 i 19 wieczny, przede wszystkim 18 i 19 wieczny, wielokulturowy zawsze była wpisana w tradycję tego miasta. To miasto podczas II wojny było najmniej zniszczone, a w związku z tym dzisiaj jesteśmy spadkobiercą tego zasobu, z którym mamy do czynienia i który, gdyby nie rewitalizacja, a w Łodzi często się mówi wręcz reanimacja, no miałby przed sobą raczej smutną perspektywę. Jeżeli chodzi o lewicowy charakter działań, które są podejmowane w ramach określenia rewitalizacja, on musi polegać na tym, o czym mówił mój poprzednik, powinien polegać na działaniach podejmowanych na rzecz przede wszystkim mieszkańców, a więc żeby mieszkańcy chcieli w tym mieście mieszkać, żeby byli zadowoleni z rozwiązań, jakie są w tym mieście wprowadzane i żeby wreszcie mogli także w tym mieście realizować swoje plany życiowe i plany zawodowe. Miasto Łódź przeżyło w latach, na początku lat 90. wielkie trzęsienie, gdzie zlikwidowano praktycznie łódzki przemysł. Mówię o tym celowo, bo ktoś mógłby zadać pytanie, co to ma wspólnego z rewitalizacją. Otóż to ma wiele wspólnego z tak zwaną rewitalizacją społeczną, na którą szczególny nacisk powinna kłaść lewica. Otóż w tym mieście są całe, niestety, ogromne obszary nędzy. I polityka, która była realizowana, mówiąca o tym, że przemysł można zastąpić, a wręcz trzeba zastąpić dzisiaj usługami, miałby sens wtedy, kiedy społeczeństwo jest bogate. Natomiast nie będą rozwijać się usługi w mieście, gdzie ludzie albo są bezrobotni, albo ledwie wiążą koniec końców. Stąd też tutaj ogromne zadania stojące przed ludźmi o lewicowych poglądach, ludzi, dla których wrażliwość społeczna jest ważniejsza niż sukcesy gospodarcze. Indywidualne sukcesy gospodarcze. I myślę, że w mieście taka polityka dzisiaj dzięki między innymi koalicji liberałów, jakimi są ludzie z Platformy Obywatelskiej, a lewicową stroną, jaką jest Sojusz Lewicy Demokratycznej, daje pierwsze efekty. Choćby w zakresie całej infrastruktury związanej z oświatą, całej infrastruktury związanej z tworzeniem miejsc pracy w zakładach, które w Łodzi dzisiaj powstają. Nie będę tego tematu rozwijał, ale myślę, że w wypadku Łodzi właśnie ta rewitalizacja ze znakiem równości, mówiąca o tym, że będziemy starali się prowadzić ją pod kątem właśnie oczekiwań społecznych jest w tej chwili najistotniejsze. Tyle, co chciałbym powiedzieć na początku. Bardzo dziękuję. Jesteśmy po tym pierwszym pytaniu i tych odpowiedziach. Tak jak zapowiadałem, bardzo proszę, czy ze strony Państwa, koleżanek i kolegów są jakieś głosy? Widzę dwa zgłoszenia. Władysław Skwarka, Krzysztof Orkisz i Tadeusz Matusiak, Andrzej Kaczorowski. 4. Władku, zaczynasz. Władek ma problemy z kręgosłupem. Ale tylko z raz mówię się z lat wjeżdżami troszkę. Pan Powry. Nie widać. Pani radna, niech pani nie będzie tak. Niech pani będzie pospołeczna, tak? Dziękuję. Ja mam proszę do pana listu z uwagi na to, że wydatkowane są ogromne środki finansowe unijne, które mają różne cele, tak? Między innymi jest taki instrument Łączyć Europę w ramach programu spójności CEF, który ma ogromne środki finansowe, ale dotyczy tylko miast Europy Środkowo-Wschodniej, czyli tych wszystkich, którzy weszli do Unii Europejskiej, o milionowej wartości mieszkańców, czyli ponad milion bierze udział, tak? To są ogromne pieniądze. Zresztą tam jest między innymi koperta polska, w której możemy składać i praktycznie rzecz biorąc już właściwie podpisane są wszystkie umowy
tworzy się ogromne arterie transportowe, komunikacyjne, drogowe, kolejowe za te pieniądze. Ale one łączą te największe miasta, no oraz oczywiście w ramach unijnych takich odskoczni to również te stolice państw, które nie mają miliona. Jak waszym zdaniem to może wpłynąć na, nie wiem, zwiększenie możliwości rewitalizacji takich małych miast, które leżą dookoła tych wielkich arterii i drogowych, i kolejowych? Co to im da? Czy tak jak w Stanach Zjednoczonych znikną z mapy, kiedy powstały autostrady stanowe, bo nikt tam już nie zagląda? Czy będą mogły mieć jakieś korzyści z tego, kiedy 12 miliardów euro jest wpakowane w ten jeden produkt? Bardzo dziękuję. Proponuję najpierw pytanie Krzysztof. Zapraszam, tutaj będzie łatwiej. Ja chciałbym nawiązać do słów Sławka Wiatra, który stwierdził, że refleksja potrzebuje ciszy. Ale nie sądzę, żeby był jedynym wyrazicielem takiego zdania, że ta cisza trwa za długo. Zaczynamy rozmawiać tylko i wyłącznie o przyczynach, szukamy rozwiązań, natomiast w ogóle nie rozmawiamy o narzędziach, które by spowodowały, że ta rozmowa nad tą refleksją przekształciłaby się w pragmatyczne działania. I sądzę, że należałoby się również nad tym zastanowić. Ja uczestniczę po raz kolejny w tego typu spotkaniach. Za każdym razem rozmawiamy o pewnych propozycjach, o tym, co należy zrobić, jak to ogólnie wygląda. Natomiast z ubolewaniem stwierdzam, że na żadnym z tych spotkań nie mówiono o narzędziach. Być może to już jest czas na to, żeby Lewica przedstawiała pewne propozycje, bo jeśli kilkanaście lat diagnozujemy przyczyny takiej sytuacji, w jakiej znajduje się nasza formacja, to może nam braknąć czasu na to, żeby poznajdywać rozwiązania, żeby które przeciwdziałały tymże sytuacji. Natomiast odnosząc się do tematu rewitalizacji społecznej, również tu się kłania pytanie o w jaki sposób my chcemy tę rewitalizację wdrażać, bo ja jako pragmatyk, a na tej sali też jest sporo pragmatyków, chciałbym wiedzieć, jaki jest nasz pomysł na przykład na kulturę, na funkcjonowanie oświaty w mieście, jaki jest nasz pomysł na to, o czym mówił Sławek Gawkowski, Krzysztof Gawkowski z walką z zanieczyszczeniem powietrza, z utylizacją odpadów. Jakie działania podjąć, żeby konsolidować ruchy obywatelskie, o których tak głośno mówimy? Tego w naszych dyskusjach brakuje mi, być może biorąc pod uwagę, że jest takie duże zapotrzebowanie w środowiskach, które reprezentujemy. Zacznijmy przechodzić do czynów. W moim mieście akurat parę rzeczy się udaje zrobić, bo narzędziem jest uchwała in vitro, narzędziem jest walka o politykę senioralną. To są działania, które są podejmowane. Ja wiem, że mamy dzisiaj takie narzędzia, ale z tymi naszymi propozycjami, mimo że nie stanowimy nigdzie w większości kraju jakichś, nie partycypujemy we władzy, ale pomysły Lewicy powinny już być uwidaczniane. Ja wiem, że pewne rzeczy determinuje kalendarz wyborczy, ale powolutku, w moim przekonaniu, należałoby oswajać czy prezentować społeczeństwu to, co chcemy zmienić w naszym kraju, jeśli będziemy mogli uczestniczyć w sprawowaniu władzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Krzysztof. Tadeusz, bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, koledzy, koleżanki. Bliżej. Ja chciałem się zatrzymać na rewitalizacji społecznej. Adziu, bliżej mikrofonu. Mówię, że chciałem zatrzymać się na rewitalizacji społecznej. Jeśli chodzi o rewitalizację infrastrukturalną, sprawa prosta, no, dotyczy jedynie głównie nakładów, jakie posiadamy. Jeżeli zatrzymamy się tutaj na problemie, jakim jest w Łodzi rewitalizacji społecznej, a ten problem dotyczy, różnie to jest oceniane, ale w granicach 12 do 32 tysięcy mieszkańców. To są dane, które kiedyś Uniwersytet Łódzki prowadził. To są dane dotyczące całych tutaj kwartałów zamieszkałych przez ludzi.
Ja nie znam ani w Polsce, ani na świecie udanej rewitalizacji społecznej, tak na marginesie. Nawet, no może jest, ale nawet te najbogatsze państwa, miasta, jak Stany Zjednoczone, tam mają również kłopoty. Tu kiedyś taki jeden sławny aktor, no niekoniecznie sławny, w Łodzi, który kręcił film właśnie w tych rejonach najbardziej biednych, powiedział tak dość niechlubnie, że Łódź to jest miasto Manewi. Nie zgadzam się oczywiście z tym, ale teraz jeśli chodzi o rewitalizację społeczną, to jest ten obszar rewitalizacji, którym głównie chyba powinna zajmować się lewica. No jak mówię, dla mnie rewitalizacja obiektów, budynków, ani ona nie jest lewicowa, ani prawicowa. My po prostu mamy pieniądze, zrobimy to. To jeszcze sobie podyskutujemy, jeżeli chodzi o nie zgadzać. Natomiast jeśli chodzi o tą rewitalizację niektórych kwartałów, jak to zrobić? Czy poprzez dostęp do szkolnictwa, czy poprzez dostęp do kultury, czy poprzez dostęp do sportu? Sądzę, że wszystkie te obszary powinniśmy razem jakoś usiłować tym ludziom, tym mieszkańcom tych kwartałów lepszy dostęp mieć. I tutaj ja bym pragnął, żebyśmy w tych naszych, powiedzmy, programach bardziej zajęli się właśnie tą rewitalizacją społeczną. W Łodzi problem ważny, jak mówię, dotyczący być może około 30 tysięcy mieszkańców. Czy mamy jakieś pomysły? Może sobie podyskutujemy jeszcze później. No, mam. Nie ukrywam, że również dotyczące dojścia do tych ludzi, aczkolwiek to i organizacje społeczne powinny się włączać. Nawet również takie organizacje czy instytucje jak policja, która ma również dużą wiedzę, z racji tego, że kiedyś byłem sekretarzem stanu odpowiedzialny również za tą działkę, to uważam, że również w tym obszarze powinniśmy pewnych rozwiązań szukać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Andrzej, bardzo proszę i Piotr. Dzień dobry. Witam zgromadzonych, witam panelistów. Jestem radnym osiedla i ta rewitalizacja społeczna, ja bym chciał trochę tutaj w obronie pana prezydenta stanąć, ona się zrodziła w kontrze do tej rewitalizacji właśnie tutaj wspominanej, czyli rewitalizacji budynków, rewitalizacji takiej infrastrukturalnej. Bo przez dużo czasu, przez wiele lat w Łodzi tylko było popatrzone na to, żeby odmienić wizerunek Łodzi. Skończę. Ja rozumiem, że rewitalizacja to cały szereg działań, które powodują do wznowienia czy do wprowadzenia życia, że tak powiem, tak, w tkankę miejską. Ale co mnie tak naprawdę przeraża, to za mocne słowo, ale niepokoi. Wiele, weźmy na przykład Centrum Łodzi, nowe Centrum Łodzi. Z jednej strony mamy piękne nowe Centrum Łodzi, z drugiej strony wystarczy zrobić parę kroków, a może nie parę, ale 100 metrów przejść i już widzimy zniszczone obiekty, zniszczone drogi i zniszczone więzi społeczne. Niestety, i tutaj jest moje pytanie. Czy jest wypracowany model rewitalizacji? Mam na myśli szereg zaplanowanych postęp prac. Na przykład, że zaczynamy od tkanki ludzkiej, później przechodzimy do infrastruktury i tak dalej. Bo o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że na przykład na Księżymłyn. Pięknie rewitalizowany jest Księżymłyn. Ja tutaj przyjechałem prosto ze spotkania na rynku wodnym z mieszkańcami. Z mojego osiedla właśnie. I rozmawiałem z taką panią, która ze łzami w oczach mówiła o tym, że ona mieszka w budynku, który będzie rewitalizowany, już jest przeznaczona, zna termin rewitalizacji tego budynku, odbudowy tego budynku. I ze łzami w oczach mówiła o tym, że ona już nie wróci do tego budynku. I teraz cała ta rewitalizacja bierze w łeb, bo ci ludzie znikną. Nie będzie tych więzi, nie będzie tego charakteru tego miejsca, tak? A w to miejsce na siłę, trochę na siłę, jest, ja trochę tak z uśmiechem o tym mówię, bo ja rozumiem koordynatora tego miejsca, który mówi, że będzie tam Montmartre. No, nie wiem, czy on był tu, żeby mówić o tym, że na Księżymłynie spowoduje coś takiego. Takie miejsca spontanicznie powstają, a nie w sposób zaplanowany, no. I przemyślany, no nie wiem, to jest trochę inny świat, trochę inne pojęcie. No ale wracając do mojego pytania. Chodzi mi o to, czy my możemy wdrażać taką kompleksową politykę, żeby iść krok po kroku, mieć plan, mieć drogowskazy, mapę drogową, o, to jest modne, żeby
zamykać całe obszary w naprawdę zrewitalizowany sposób. I bo jeszcze taka moja uwaga, teraz mi przyszło w ostatniej chwili do głowy. Z jednej strony mamy mamy nowe centrum w Łodzi, a rewitalizujemy kwartały po drugiej stronie Piotrkowskiej. To jest przedziwne, bo tam pójdą finanse na Stare Polesie, a mamy rozgrzebane Stare Widze. I tak trochę to nieskładnie tak wygląda. Ale to może tylko moje spostrzeżenie. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Piotrze. Bardzo proszę. Nie, chodź. Nie możesz być uprzywilejowany w stosunku do wszystkich, którzy zabierali głos. Pokaż się wszystkim. Jak ci dobrze się wie, proszę. Słuchajcie, bo rozmawiamy tak naprawdę przez chwilę o tym, czym jest rewitalizacja. Ja myślę, że z punktu widzenia takiego semantycznego to już zostało nazwane, tak? To znaczy specjaliści w dużej mierze wiedzą, o co chodzi. Problem jest trochę inny i ja zaraz powiem coś, co pewnie nie jest poprawne politycznie. Bo my mamy dobrą, nie najgorszą ustawę rewitalizacyjną, z tym się zgadzam. Wszyscy mniej więcej wiemy, co powinniśmy robić. Tylko zawsze na końcu jest jeden facet, albo jedna kobieta, jeden facet, co ma to zrobić. I tu jest pewien problem. Szczególnie w takim mieście jak Łódź. Bo my mamy całe kwartały ludzi, którzy stracili tą witalność. Tak? To znaczy, oni przyjechali do Łodzi, przeszli jakiś awans społeczny i w latach 90. załamał im się świat. I oni dzisiaj żyją obok społeczeństwa. I to nie jest tak, okej, mamy fajny plan, tak, mamy wskaźnik na to, ile z tych osób ma przejść szkolenie i ile z tych osób ma nabyć nowe umiejętności, tylko że nic z tego nie wynika. Bo mamy problem z wciągnięciem ich do tych działań. Oczywiście te wszystkie instytucje, tak łącznie z policją, o której Tadek mówił, tak, możemy ich na siłę wciągnąć. Okej, oni wrócą do tego środowiska i będzie to samo. Czy będą mieszkać w trochę ładniejszych kamienicach? I ja powiem tak, no, mnie trafia szlag, jak ja widzę ostatnio bardzo modnego prezydenta pod tytułem prezydent Zielonej Góry, który mówi o tym, że ci ludzie, którym wybudował te baraki, tak jest zdewastowany. Nowej Sądy, przepraszam. No to po prostu ręce mi opadają, tak? Bo problem jest w tym, że ci ludzie wracają w te miejsca i wracają w ten sam system wartości. Ja się z jednym tylko nie zgadzam z Andrzejem. I to będzie tutaj ten moment, kiedy powiem coś, co jest niepoprawnego politycznie. Niestety, żeby ta rewitalizacja przeszła, miała sukces, może tak, to te niektóre więzi społeczne trzeba połamać, bo one są po prostu szkodliwe. Ale nie wszystkie. Oczywiście, że nie wszystkie. Natomiast zrobienie takich działań, że my na przykład na części Starego Polesia, tak, wyremontujemy kamienicę, w której wszyscy nie pracowali. Przeszkolimy ich i z powrotem powiemy, no dobra, to wracacie tam, gdzie wracacie, gdzie byliście, to nic nie zmieni. Ja pamiętam, jak kiedy byłem radnym Rady Miejskiej, walczyliśmy dosyć mocno z prezydentem Stępniem, żeby w tym bloku, który dzisiaj powstaje, były też mieszkania socjalne. Bo to jest jedyny sposób. To znaczy połączyć tych, którzy są wykluczonymi społecznie, z tymi, którzy są troszkę, niestety mówiąc prosto, wyżej. I dzisiaj zrobienie takiego tygla jest jedynym sposobem, bo ja przyznam szczerze, nie mam pomysłu do końca na to, jak dzisiaj osiągnąć wskaźnik na Starym Polesiu, żeby 30% z tych, którzy tam nie pracują, stało się przedsiębiorcami.
okej, no my to możemy zrobić różnymi metodami, ale to będzie mało efektywne i mówię to z pozycji tego gościa, o którym mówiłem, czyli na końcu jest ten jeden facet, co ma to zrobić, tak? Bo od 20 lat zajmuję się aktywizacją zawodową i wiem, że przez te 25 lat stworzył się niestety w Łodzi, w dużym rejonie, model życia poza nawiasem społeczeństwa. Jedynym sposobem, który może te osoby zaktywizować, przywrócić je społeczeństwu, jest pokazywanie innych wzorców. Ale nie pokazywanie innych wzorców po drugiej stronie ulicy za murem, że tam żyją fajni ludzie i będziesz żył tak jak oni, tylko łączenie tych osób. Łódzcy socjologowie prawie 15 lat temu robili takie studia przypadków. Nie zepsuj nam tego. Postaram się nie zepsuć. Właśnie paściski zdenerwowałem. Dobrze, to tym bardziej nie chciałbym pana tym bardziej nie chciałbym pana prezydenta denerwować, bo rozumiem, że dzisiaj jest grono ludzi, których już go denerwuje poza nami. Więc nie chciałbym denerwować. Ale oprócz tego, że wydzielono tę enklawę biedy w Łodzi, to prowadzono studium przypadku i jeden z tych przypadków był bardzo ciekawy. Bo to taki młody człowiek wychowany w rodzinie, gdzie panował agresja, gdzie nie było pracy, opowiadał, jak wyszedł z tego. No, wyszedł w taki przypadek, że kiedyś pomógł swojemu koledze bogatszemu i rodzice tego kolegi w ramach podziękowania zaprosili go do domu na obiad. Niestety mama kolegi przypaliła obiad i on jakby ze zdziwieniem skonstatował, no, że ojciec jej za to nie pobił, tak? Tylko coś próbowali innego zrobić. Jakby zobaczył inne wzorce, I to jest chyba jedyny sposób, bo inaczej ta rewitalizacja po prostu się nie uda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze mamy dwa głosy. Bogdan i Stanisław. Bogdan, bardzo proszę. Ale bardzo, jeszcze tylko bym bardzo prosił o takie w miarę zwięzłe wypowiedzi i pytania, bo jeszcze dajemy szansę odpowiedzieć, a później mamy krótką przerwę i drugi panel. Bardzo mi się podobało wprowadzenie Sławka Wiatra. I chciałbym do tego nawiązać. Ja osobiście oczekuję rewitalizacji idei lewicowych, które tutaj nam naprawdę bardzo brakuje. Jestem przedstawicielem takiego pokolenia, które zawsze się uczyło lewicowości na kontaktach z ludźmi. Jestem przewodniczącym koła SLD Widzew Zarzew, jedna z najciekawszych naszych dzielnic, gdzie większość domów została wybudowana w trakcie Polski Ludowej i ci ludzie, którzy tam w tej chwili z nimi się spotykamy na ryneczkach, mówią o tym, a my o tym przypominamy, jak to wygląda, bo tam na tych ryneczkach dzieje się praca polityczna. Tak to uwzględniamy w naszej robocie. Jestem jednocześnie prezesem klubu sportowego Metalowiec w Łodzi, który ma już 70 lat. Ale mówiąc o tym, że ma już 70 lat, mówię, że cały czas sprawiamy, że jest to naprawdę klub lewicowy. I dzięki tutaj kolegom za to przypomnienie, bo pogoniliśmy wszystkie akademie piłkarskie, które doją od rodziców pieniądze, a nic więcej nie robią poza tym, że przyciągają 5-letnie dzieci, które się powinny bawić, a nie już uczyć ich takiego losu piłkarza zawodowego. Jednocześnie powiem tak, jeśli wrócimy do tej rewitalizacji idei, to ja przypominam, że jedynym programem partyjnym, lewicowym, który został wykonany, był program PPR-u, o co walczymy. Ja tylko o tym przypominam. Jestem z tego pokolenia, że chcielibyśmy, żeby zacząć wreszcie mówić o dokonaniach Polski Ludowej i przypominać prawicowym działaczom,
skąd się wzięli i dlaczego mają teraz tak dobrze. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Stanisław. Dzień dobry, Stanisław Zaręba. Ja chciałem opowiedzieć o 5 latach, które ostatnio w WIM-ie przeżyliśmy. Tam się odbywa rzeczywisty proces rewitalizacji, Hania wie, między innymi wiedzą radni, którzy byli u nas, wie przewodniczący Rady Osiedla, który tutaj jest obecny. Tak się przypadkowo złożyło, że 6 lat temu wspólnie z ekipą z Krakowa zostaliśmy właścicielami 5 hektarów Centrum Młodzi, 60 tysięcy metrów pod dachami. Na dzisiaj tam mamy 40 grup sektora kreatywnego, zaczynaliśmy od zera, które działają na przeszło 3 tysiącach metrów powierzchni. Płacą za to. Płacą za to, bo uważamy, że nie można nikomu nic dawać za darmo, a z drugiej strony w momencie, kiedy rozpoczynają działalność, dostają preferencyjne warunki. Napotkaliśmy pierwszą barierę. Tą pierwszą barierą było to, że pozostałe firmy, a mamy ich 126, zaczęły narzekać, jak to jest, że ci młodzi dostają preferencyjne warunki. No to ja zapytałem się, to co, chcecie, żeby nasze wnuki zaraz powyjeżdżały z tego miasta albo wyjechały z tego kraju? Skończyło się. Dzisiaj jest pełna symbioza. Ale pojawił się drugi problem teraz, który mam. Polega on na tym, że te grupy po 3 latach już powinny po okresie inkubowania samodzielnie działać. A oni nie chcą. Oni chcą działać dalej na preferencyjnych warunkach. To ja mówię, moi drodzy, trzeba dawać szansę kolejnym ekipom. Wy już się sprawdziliście. Skąd się wziął ten pomysł? Pomysł się wziął, tutaj jest Józef Niewiadomski, Jasiu Noska, z którymi wspólnie działaliśmy między innymi w okresie stanu wojennego. Wtedy to była dramatyczna sytuacja i wtedy my musieliśmy myśleć o tym, jak nie tracić więzów między ludźmi. I uważam, że tamten okres nauczył nas bardzo wiele i te doświadczenia z tamtego okresu próbuję w jakiś sposób wykorzystywać w tej działalności. Mówimy o rewitalizacji społecznej, co między innymi się u nas działo. Robiliśmy pikniki społeczne. Latem świetlice środowiskowe, nie tylko z Widzewa, miały swoje półkolonie, za które nikt nic nie płacił, ale rodzice przychodzili, czy dziadkowie przychodzili do tych dzieci i widzieli, jak to się odbywa. Program kształtowany był w oparciu o te wszystkie grupy kreatywne, które u nas działają. U nas było Centrum Hip-Hopu przez 1,5 roku. Popatrzcie na mozaikę, która jest przy przejściu podziemnym przy stadionie Widzewa przy Niciarnianej. To jest mozaika hip-hopu. Ta mozaika nie jest malowana, przeciwległa ściana cała jest w graffiti. Ci ludzie mają swój kodeks jakiś honorowy. Ja się z nimi witam na ulicy, robimy żółwiki, rozmawiamy. Z tymi ludźmi nikt poprzednio nie rozmawiał. Oni wręcz błagali, żeby z nimi rozmawiać. Ja uważam, że po prostu trzeba chodzić między ludzi i apostołować, próbować rozmawiać. Inaczej się nie odbuduje lewicy. Inaczej się nie odbuduje zaufania między ludźmi. To jest praca na długie lata. I taki program, uważam, trzeba przyjąć. Niezależnie od tego, jak przychodzili uczniowie szkoły, którzy nie mogli zrobić u siebie żadnej zabawy, u nas zrobili. Jak przychodzili studenci, Akademia Medyczna przez kilka lat, po 600 osób na bale swoje organizowane schodziło się tej młodzieży. Jak przychodzili ci, którzy obcokrajowcy, którzy u nas studiują, też mogli się spotykać i robić swoje imprezy. Po prostu wielką otwartością próbujemy budować świadomość w różnych ludziach, że wspólnie możemy coś zrobić więcej, że sobie możemy
coś więcej przekazać. My dzisiaj mamy przestrzenie, które chcemy otworzyć dla innych ludzi. Mamy wspólny program na Widzewie, łącznie z Domem Kultury, właśnie z Radami Osiedla, żeby w przyszłym roku robić więcej imprez dla społeczeństwa. I w tych imprezach brać udział. I pomyśleć w kategoriach takich, że co było przyczyną porażki całej Lewicy? Że była za silna i zadufana, że ludzkie ambicje rozbiły idee. To, o czym powiedział Sławek. Sławek był najmłodszym sekretarzem Komitetu Centralnego, tam Stasiu Gabrielski jeszcze w tych czasach. To była wspaniała młoda ekipa z dużą szansą, ale popatrzcie, między Millerem i Kwaśniewskim zawsze były tarcie. W Łodzi tych tarć nie było i dlatego tak mądrze przeszedliśmy przez stan wojenny. Tadek Czechowicz był z ZMS-u, a Józek był z ZHP. I potrafiliśmy z sobą rozmawiać. I mieliśmy mądrego biskupa, mądrego garbacika, mądrego komendanta policji. I dzięki temu ta Łódź wyszła jak wyszła. A w innych miastach były dramaty. Dzisiaj dorobkiem Łodzi na przykład po stanie wojennym, bo jesteśmy przed rocznicą, jest to, że nikt nikomu nie musi stawiać pomników. I bądźmy z tego dumni. Dziękuję. Ostatni głos dyskusji, Lechu, bardzo proszę. I później już nasi paneliści się do tego odniosą i będzie przerwa. Bardzo proszę, krótko. Lech Lewandowski. Pojęcie rewitalizacji, ono zaistniało w życiu politycznym, społecznym, ale zastanawiam się, czy jeżeli biorąc pod uwagę nasze tutaj warunki łódzkie, niezdefiniowane to pojęcie nie było realizowane już w okresie przedwojennym. Mianowicie, i związane to było oczywiście z Lewicą na dobrą sprawę cały czas. Program oświatowy budowy szkoły na zapuszczonej dzielnicy Bałuty, olbrzymiej dzielnicy Bałuty. Czy to nie była rewitalizacja? Te sprawy na pewno nie są obce. A system kanalizacji, który był prowadzony na Bałutach. Czy to nie poprawiało stanu sanitarnego i nie poprawiało tutaj możliwości życia ludności również. W tej chwili mamy problem inny, tutaj wydaje mi się, mianowicie rewitalizację i mam wrażenie, że jest ciężar tutaj skoncentrowany na Śródmieściu. I zupełnie słusznie, bo od czegoś trzeba zacząć i to jest w pewnym sensie wizytówką i to jest jednocześnie tutaj trochę naszym przekleństwem, że na przestrzeni dziesiątków lat sami do tego doprowadziliśmy, ale teraz sami tutaj staramy się rewitalizować i sami ten program staramy się podnosić. Jeżeli chodzi tutaj o sprawy z kolei dalsze związane z tą rewitalizacją, koncentracja, i tutaj wybiegam na przyszłość, koncentracja tej uwagi na Śródmieściu prowadzi z kolei do tego, że powstaje na terenie miasta szereg enklaw z kolei, które perspektywy będą musiały również być rewitalizowane. Teraz, jeżeli mówimy tutaj o kwestii obaw o odtworzenie struktury społecznej w danym miejscu. Nie wiem, mi się wydaje, że to jest zupełnie normalne i ono również ma odniesienie w naszym wypadku do przeszłości. A czym było, jak nie zrujnowaniem układów tych społecznych poprzez przeprowadzenie ludzi do bloków? Oczywiście, najpierw był ten smutek, żal i płacz niejednokrotnie, wyprowadzki z tych kamieni, do których się przyzwyczailiśmy, a z drugiej strony potem i teraz spróbujmy z kolei w drugą stronę. Dlatego wydaje mi się, że to jest sprawa dynamiczna, jeżeli chodzi o rozwój życia społecznego i po prostu, jeżeli chodzi o Łódź, to trzeba się do tego przyzwyczaić. Mamy tutaj przesłanki z przeszłości, że po prostu tak musi zaistnieć. Nie możemy odtwarzać tych struktur dotychczas w stanie, czyli ci lokatorzy, którzy są, to oni koniecznie tutaj muszą się przeprowadzić. Myśmy, myślę, tutaj dynamicznie i wszechstronnie. Dziękuję bardzo. Celgu, ale to dosłownie jedno zdanie, wiesz, bo nam się troszeczkę czas rozjedzie. Bardzo proszę. Tylko jedno pytanie do ciebie i do radnych. Czy macie jakieś badania albo jakąś ocenę prowadzonej rewitalizacji na programie 100 kamieni? Czy ten system, który po prostu rewitalizujecie budynki, jak to się ma do rewitalizacji społecznej?
bo za chwileczkę Expo 2022 ma między innymi za cel rewitalizację wielu kwartałów miasta. Czy ten przykład tych 100 kamienic można by było ewentualnie wykorzystać do tamtego, do tego programu, który się przewidzi? Ja już dziękuję bardzo. Oddaję głos Krzysztof Jagiełło, rozpocznie, natomiast chcę tylko wyprowadzić Cielku z błędu. Miasto 100 kamienic to nie jest program rewitalizacyjny, to jest program remontowy. To jest zasadnicza różnica i z rewitalizacją nie ma nic wspólnego, jest po prostu odnawianie budynków, remont kamienic, tak jak się remontuje własne domy, ale tu Hania jeszcze się do tego odniesie, bo tak się umówiliśmy, że do tego programu, ale Krzysztof zaczyna, bo od tamtej strony idziemy teraz. Znaczy słuchajcie, program stu kamienic i remont, który się w mieście odbywa, który przecież obserwujemy na co dzień, moim zdaniem też wpływa na rewitalizację społeczną. Bo ludzie, którzy z Rudem przechodzą do kamienic, tak jak te, które zostały wyremontowane, część mieszkańców, nie? Ja byłem przekonany, że część osób, która jest wyprowadzana przed remontem, po remoncie wraca, najmniej część. To można powiedzieć, że te 3% zostało zrewitalizowane, prawda? W jakimś sensie. Kapitalizm, słuchajcie, z którym mamy w Polsce do czynienia, kapitalizm, powiedziałbym, bardzo drapieżny i nie tylko ten rodzimy, bardziej ten spoza kraju, który u nas próbuje bądź też robić pieniądze, ale nie jest od tego, żeby angażować środki, siły w rewitalizację społeczną, o której tutaj mówimy. W związku z tym ogromna rola właśnie partii lewicowej, ogromna rola takiej właśnie Lewicy Demokratycznej, nie do przecenienia też rola organizacji pozarządowej. To są te obszary, gdzie pracuje się, czy te organizacje, gdzie bezpośrednio pracuje się z ludźmi, gdzie bezpośrednio i rozwiązuje się konkretne problemy. Myślę, że naszą inicjatywą ludzi lewicy, ludzi o dużej wrażliwości społecznej, jest angażowanie się w działalność tych organizacji i wspieranie ich działalności. Pytanie odwieczne. No. Gdzie komercja, no, a gdzie działalność społeczna? Jedno wydawałoby się przeczy drugiemu. I teraz my musimy znaleźć ten złoty środek. Dziękuję bardzo. Michał, bardzo proszę. Dziękuję. Były piłkarz Widzewa Łódź, Zbigniew Boniek, powiedział w jednym z wywiadów kilka lat temu, że gdyby nie fakt, że mógł za darmo grać w piłkę w Zawiszy Bydgoszcz, nigdy by nie został zawodowym piłkarzem i gwiazdą polskiego sportu i że to dotyczy wszystkich kolegów z jego pokolenia. Wydaje mi się, że warto odwoływać się, powinna robić lewica, ale zwłaszcza Sojusz Lewicy Demokratycznej, czasami nie mogę zrozumieć, dlaczego tego nie robi, odwoływać się do ludzkich doświadczeń, ponieważ ludzie pamiętają, jak było i warto do tych doświadczeń się odwoływać. Co najciekawsze, gdy śledzi się dzisiaj dyskusje urbanistów i architektów z mojego pokolenia albo młodszych, którzy tamtych czasów nie pamiętają albo prawie nie pamiętają, polska budowa staje się coraz bardziej pozytywnym punktem odniesienia, jeśli chodzi o planowanie przestrzenne, o planowanie otoczenia, o infrastrukturę społeczną itd. itd. Stąd mój apel jest taki, aby odwoływać się do ludzkich doświadczeń, bo to one potem decydują o wyborczych decyzjach. Było pytanie o transport i komunikację dużych miast i małych miast. Gdy wdrożono program 500+, jego liberalni krytycy zwrócili uwagę, że Polacy zamiast wydawać te pieniądze na dobra takiego niezbędne dobra codziennego użytku, wydają na przykład na zakup samochodu. Eksperci od transportu od razu zdemistyfikowali ten zarzut liberałów, twierdząc, że w Polsce ludzie są zmuszeni do kupowania samochodu, zwłaszcza ludzie biedni z małych miejscowości, ponieważ na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza zniknęła praktycznie infrastruktura transportowa, zostały zlikwidowane połączenia PKS oraz połączenia kolejowe. W okresie III RP właściwie zbudowano mniej połączeń kolejowych niż w okresie rządów generała, tylko generała Jaruzelskiego, czyli w tym najbardziej kryzysowym
okresie Polski Ludowej. Więc wydaje mi się, że kwestia transportu publicznego, zbiorowego pomiędzy dużymi a mniejszymi miastami, to jest często kwestia właśnie dostępu do dobrych miejsc pracy. Na Dolnym Śląsku mamy do czynienia z taką sytuacją, że ludzie ze zdegradowanych miejscowości, takich na przykład jak Nowa Ruda, gdzie zamknięto kopalnie, gdzie bezrobocie jest na bardzo wysokim poziomie, są dowożeni autobusami do specjalnych stref ekonomicznych, gdzie warunki pracy są po prostu, to bardziej przypomina czasami obozy pracy niż fabryki. I sposób rozwiązania umów, gdy ci pracownicy nie są potrzebni, wygląda w ten sposób, że po prostu menadżerowie tych fabryk umiejscowionych w strefach ekonomicznych po prostu likwidują autobus. I ci ludzie sami muszą zrezygnować z pracy. W ten sposób się załatwia zwolnienia, że się likwiduje autobus, bo wiadomo, że te osoby nie są w stanie dojechać do tej fabryki. Wreszcie to jest kwestia właśnie rozwoju ośrodków postprzemysłowych. To jest na przykład kwestia dawnego województwa wałbrzyskiego i Wałbrzycha, który jest fatalnie skomunikowany kolejowo, ten region, na przykład z Wrocławiem, przez co Wałbrzych, miasto, które kiedyś było symbolem właśnie rozwoju przemysłowego, stało się potem symbolem, no takim smutnym symbolem transformacji i terapii szokowej Balcerowicza, mogłoby pozyskać taki nowy impuls poprzez rozwój turystyki ze względu na niesamowite walory turystyczne, ale oczywiście bariera jest tutaj pod względem komunikacyjnym, że na przykład nie może funkcjonować turystyka weekendowa między Wrocławiem a miejscowościami Kotliny Kłodzkiej czy Wałbrzycha właśnie z powodu tego, że nie ma dobrych połączeń kolejowych. Było pytanie o kulturę. To jest moim zdaniem bardzo istotne i tutaj także powołał się na przykład mojego miasta, które jest w roku 2016 europejską stolicą kultury. Wrocław zdobył ten tytuł dzięki bardzo dobrej, bardzo lewicowej aplikacji opracowanej przez profesora Adama Chmielewskiego, której główna idea, która przekonała to jury, które przyznawało ten tytuł, było to, że kultura może być dobrym narzędziem inkluzji społecznej. Czy może być właśnie tym narzędziem, gdzie tworzy się te więzi społeczne, gdzie włącza się ludzi o niższym kapitale kulturowym, o niższym statusie majątkowym do życia społecznego i publicznego. Gdy Wrocław otrzymał ten tytuł, Rafał Budkiewicz zwolnił profesora Chmielewskiego i ta cała strategia uległa daleko idącym zmianom i zostały wpisane w dotychczasową politykę kulturalną miasta, która polega na tym, że do Wrocławia się ściąga wielkie imprezy kulturalne po to, żeby móc się na zewnątrz pochwalić, że mamy wielkie imprezy kulturalne. Natomiast kultura nie jest traktowana jako wsparcie dla lokalnych twórców, jako narzędzie też zmiany społecznej, dlatego odpowiadając na te pytania, uważam, że inwestycje w kulturę powinny polegać na wspieraniu lokalnych twórców, lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz właśnie na włączaniu przez kulturę ludzi z tych środowisk defaworyzowanych. I wreszcie to było bardzo ciekawe wystąpienie i mówiące o tej segregacji klasowej, która wiąże się także z mieszkalnictwem. Otóż wielkim osiągnięciem Polski Ludowej było to, że na tych samych osiedlach mieszkali ludzie reprezentujący różne zawody, różne statusy ekonomiczne, że między tymi ludźmi był po prostu kontakt. Totalna prywatyzacja rynku mieszkaniowego i oddanie jej w ręce deweloperów spowodowało, że w tej chwili możemy na mapach polskich miast po prostu wyrysowywać, gdzie mieszkają ludzie o dochodach od tego do tego, od tego do tego, gdzie mieszkają frankowicze, a gdzie mieszkają ci, którzy mają kredyty w złotówkach. I wydaje mi się, że to jest wielki temat w Polsce do odrobienia, a mianowicie temat budownictwa komunalnego. Polska jest tutaj ewenementem w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, gdzie ten rynek został całkowicie sprywatyzowany. I zawsze na takich spotkaniach podaję przykład miasta, żeby tutaj nie być oskarżanym o to, że budownictwo komunalne to jest powrót do komuny, bo to bardzo łatwo w debacie publicznej w Polsce coś takiego sprzedać. No to podaję przykład najbardziej socjalistycznego miasta w Europie, czyli stolicy Austrii Wiednia, który jest historycznie rządzony nieprzerwanie z przerwą na austrofaszyzm, jest rządzony przez socjaldemokrację, gdzie 60% mieszkańców mieszka w domach komunalnych. I te domy są budowane aktualnie. Nowy burmistrz, który został wybrany bodajże w zeszłym roku, znaczy nowy stary burmistrz, bo to już jest któraś kadencja,
zapowiedział, że przez kolejne lata program budownictwa komunalnego będzie kontynuowany. I wreszcie tutaj by była tak, że to także nawiązuje do tych podziałów klasowych, do takiej gentryfikacji, czyli wybierania ludzi mniej zamożnych z pewnych dzielnic właśnie poprzez takie działania rewitalizacyjne, które powodują, że poprzez to unowocześnienie ci biedniejsi są wypychani. Otóż to na przykład zeszłego tygodnia we Wrocławiu trwa batalia o uratowanie bardzo małego baru z tanim jedzeniem o nazwie Grochowianka, który na tej dzielnicy istniał od 40 lat i właścicielka, bo ja sam się nie słyszę, właścicielka tego lokalu, która prowadzi go od 40 lat, od wielu lat próbowała odkupić to miejsce, które wynajmowała od miasta, ale jej konsekwentnie odmawiała, ponieważ miasto miało zupełnie inny plan na ten pawilon, w którym to jest urządzone. Chodziło o to, żeby po prostu stworzyć pewnie jakieś lepsze sklepy, lepsze rzeczy. No i powstała wielka kampania, w której połączyli się i emeryci tam zamieszkujący tę dzielnicę i studenci, którzy się tam stołowali, ale także pracownicy korporacji, ponieważ było to miejsce, gdzie spotykali się ludzie z różnych klas społecznych. Więc wydaje mi się, że tutaj także pewna wrażliwość władz miasta jest niezmiernie istotna. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Janku, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Siłą rzeczy trochę przyczynkarsko w odpowiedzi na głosy czy też pytania. Najpierw do tego, co Wadek mówił o transporcie. Ja jestem w ogóle wielkim fanem kolei, co szczególnie dotyczy właśnie, całkowicie zgadzam się z tym, co mówił Michał, to szczególnie dotyczy byłego zaboru pruskiego, czy też w ogóle ziem odzyskanych, gdzie odziedziczyliśmy olbrzymią, bardzo wspaniałą siatkę połączeń kolejowych, przystosowaną także na Dolnym Śląsku właśnie do turystyki weekendowej, która akurat w Polsce Ludowej w latach 50. 60. została w dużym stopniu zamordowana. To się być może wiązało z tym, że zerwana została siłą rzeczy pamięć miejsca i ludzie z Wrocławia niekoniecznie wiedzieli, że można do Walinia pojechać na weekend. Natomiast to się trochę zmienia, bo faktycznie ostatnie 20 lat to jest straszny czas dla połączeń kolejowych i dla ludzi, którzy korzystali z połączeń kolejowych. Samorządy wojewódzkie, i to muszę odnotować z pewną radością, od jakichś 5-6 lat próbują to zmieniać. Różnie im to idzie, ale powoli się ta kolej w Polsce odbudowuje. Także decydują o tym pieniądze europejskie. Jak to będzie, zobaczymy. Natomiast nawiązując do tego, co mówił Władek, to jest oczywistość, że jest to bardzo ważna sprawa, nie tylko dla pojedynczego obywatela, ale także dla struktury społecznej jako takiej. Dość przypomnieć starą śląską anegdotkę, dlaczego stolica województwa jest w Katowicach. Ano dlatego, że gdy budowano kolej Wrocław-Mysłowice w XIX wieku, radni bytomscy pod wpływem, a wtedy Bytom był najważniejszym miastem na Górnym Śląsku. Radni bytomscy pod wpływem lobby wozaków, którzy koni wozili węgiel, odmówili zgody na wybudowanie dworca w Bytomiu. I dzięki temu stolica Górnego Śląska jest dzisiaj w Katowicach. Po drugie, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe i rewitalizację i tkankę społeczną w ten sposób tworzoną, tutaj Tadziu powiedział, że rewitalizacja infrastruktury jest nieważna, jest to pochodną finansów, a ważna jest rewitalizacja społeczna. No tak, wszystko fajnie, tylko że rewitalizacja społeczna też potrzebuje pieniędzy, niestety. To się, ja wiem, że są, tylko że to nie jest tak, że to się dzieje tak deus ex machina, że jak chcemy, to będziemy się rewitalizować społecznie, bo ważne, żeby nawiązać kontakty społeczne, a reszta się zrobi. No niestety tak nie jest. Pamiętam kilkanaście lat temu odbyłem taki spacer, tutaj nawiążę do budownictwa mieszkaniowego po Barcelonie z ówczesnym burmistrzem. Oczywiście to nie było tak, że byliśmy we dwóch, było nas trochę więcej w tym spacerze. Pan burmistrz pokazywał nam może nie tyle budowane osiedla nowe, co rewitalizowane, dawne
kolonie robotnicze. Mówił nam właśnie o tym, jak zasiedlają te kolonie różnymi segmentami tkanki społecznej, bogatymi, biednymi, artystami, wolnymi zawodami, robotnikami, tak żeby, tu nawiążę do tego, co mówił Michał, żeby to osiedle było, nie było zamkniętym osiedlem jednej grupy społecznej. W sposób, jakby na to nie spojrzeć, bardzo lewicowo. Tyle tylko, że na to wszystko trzeba pieniędzy. Bo o ile w PRL-u mogliśmy budować takie osiedla, bo no umówmy się, że oferta mieszkaniowa była taka, że specjalnie obywatel nie miał wyboru. Jak chciał mieszkanie, to musiał na takim osiedlu mieszkać. To dzisiaj oferta na takim osiedlu musi być tak skonstruowana, żeby obywatel chciał tam mieszkać. To nie jest tak, że on dzisiaj nie ma wyboru, szczególnie ten bardziej majętny. Dzisiaj ta oferta społeczna na tym osiedlu musi być tak skonstruowana, żeby ludzie czuli potrzeby mieszkania w takim miejscu. No a na to trzeba pieniędzy po prostu, więc rewitalizacja społeczna też musi kosztować. Druga, trzecia kwestia dotycząca tego, co... Przepraszam, bo nie zapamiętałem nazwiska, pan w czerwonym stoterze. Piotr Bors. Bors. To mi się tak wydaje, że jest pochwalenie. Jestem tylko przyznany z korespondencji, ale w realu widzę cię pierwszy raz. Otóż trochę się przeraziłem, jak usłyszałem, że trzeba przełamywać więzi społeczne, bo to mi się od razu skojarzyło. To mi się to skojarzyło trochę z towarzyszem Naganem. Starsi koledzy pewnie pamiętają, co to był towarzysz Nagan. Ja nie jestem zwolennikiem robienia czegoś na siłę i tłumaczenia obywatelom, że tak musi być. Rewitalizacja społeczna moim zdaniem musi polegać na tym, że to obywatele muszą chcieć coś zmienić. Najgorzej jest, jak władza ex cathedra przychodzi jakiś właśnie urzędnik, szczególnie średniego szczebla i mówi: obywatele, to my wam zbudujemy tutaj podwórko i będzie fajne. I obywatele się mają cieszyć. To jednak musi być tak, i to jest to doświadczenie samorządu, którego chyba się nauczyliśmy przez ostatnie 20 lat, że obywatele też muszą tego chcieć. W zwulgaryzowanej formie można powiedzieć tak, że jeżeli mamy jakąkolwiek inwestycję, to zawsze to każdy prezydent miasta, burmistrz to potwierdzi, jak mamy jakiekolwiek inwestycje, to zawsze pojawia się komitet protestujący przeciw tej inwestycji i rolą i zadaniem społeczeństwa i władzy jest także to, aby pojawił się komitet popierający tę inwestycję. Tak to musi być, bo to musi wynikać z przekonania od Piotrek, poczekaj, ale nie będziemy się odnosić do tych wypowiedzi. Ustali nie, ale Piotruś, porozmawiacie sobie zaraz w przerwie, dobrze? Tak. Być może ja to tak odebrałem, trochę się przeraziłem, bo tak jak jeszcze raz powtórzę, rewitalizacja społeczna musi wynikać z przekonania obywateli, że coś trzeba zmienić. Że obywatele chcą mieszkać w Łodzi, chcą, nie wiem, nigdy nie byłem na Starym Poleciu, ale chcą mieszkać na Starym Poleciu i wiążą z nim swoją przyszłość. Jeżeli tego nie będzie, to wszystko, cała reszta jest po prostu o kant stołu roztrzaść, do niczego nie jest potrzebna, szkoda na to pieniędzy. I na końcu dwie uwagi ogólne. Jedna dotycząca tego, co powiedziałem na początku, to znaczy miasta przyjaznego mieszkańców. Wydaje mi się, że warto to trochę rozwinąć. Miasto przyjazne mieszkańcom to jest takie, które daje mieszkańcom, oferuje mieszkańcom szkołę, bezpieczeństwo, kulturę. Jak pamiętam, na Śląsku pojawili się w połowie lat 90. Japończycy z Izusu, żeby wybudować swoją pierwszą fabrykę. To myśmy, samorządowcy śląscy, byli lekko zdziwieni z jednego powodu, bo oni sprawdzili dostęp infrastrukturę działek, sprawdzili dostępność linii kolejowej, bo to wtedy jeszcze było im potrzebne. Po czym wszyscy byli zdziwieni, że oni sprawdzają, co średnia kadra kierownicza będzie w danym mieście robić po tym, jak wyjdzie z pracy.
No, myśmy właśnie skończyliśmy z PRL-em, przyszedł ten liberalizm i myśmy byli zdziwieni, że japoński pracodawca jest, zastanawia się nad tym, gdzie średnia kadra kierownicza pójdzie na piwo po robocie. To właśnie musi być takie miasto. Dlatego ja, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach trochę mniejszą wagę powinniśmy przywiązywać do tego przysłowiowego miejsca pracy. Ja się strasznie irytuję, jak prezydenci w kolejnych kampaniach w różnych miastach opowiadają, że wybudują wiecie, obywatele, my wam wybudujemy fabrykę na 3000 pracowników. No nieprawda. Dzisiaj nawet jeżeli ta fabryka powstanie, to ona będzie zatrudniała 300 ludzi i będzie produkowała więcej niż ta, która zatrudniała 3000. Przede wszystkim musicie zadbać o to, żeby, i to jest rola i zadanie władz miejskich, żeby obywatelom dobrze żyło się w waszym mieście, ale o tą inne sprawy dotyczące miejsca pracy, to przede wszystkim powinno dbać państwo. Powinien dbać rząd. To jest zadanie rządu. Tutaj władza samorządowa i rządowa powinny współpracować. I na końcu jeszcze jedna, ta druga uwaga ogólna dotycząca w zasadzie już nie rewitalizacji, chociaż troszeczkę. Jeden z panów powiedział tutaj o rewitalizacji idei w kontekście lewicy. Ja sobie tak myślę, że problem zdaje się polega na tym, że zmieniają się ludzie, zmieniają się narzędzia, ale schematy cały czas są takie same. A i na lewicy dzisiaj mamy trochę wskutek tego, że lewica zniknęła z parlamentu. Mamy taką oto sytuację, że jest bardzo dużo ludzi, którzy mają buławy marszałkowskie w plecaku, ale głównie używają tych buław do tego, żeby okładać innych kolegów na lewicy, inne koleżanki. I są przekonani, że to starczy, a no nie starczy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja bym, Haniu, przepraszam, że to tak akurat na ciebie i na Krzysztofa padło, ale tak, żebyśmy się po minucie odnieśli do drugiej, żebyśmy tą przerwę. Proszę bardzo. Ja bym wiedział, pozwolę sobie, odniosę się do tego, co powiedział. Nie mogę tego nie mówić, ale po tym, co powiedział Janek a propos rewitalizacji tej lewicy, to ja całkowicie się nie zgadzam z tym, że taka rewitalizacja jest dzisiaj potrzebna. Jest ona potrzebna w głosie medialnym. Bo jak słucham tego, chociaż co się mówiła Hanna w swoim pierwszym wystąpieniu, albo tego, co obserwuję, co na przykład w ośrodku Alasa robi Michał, albo widzę, jak postępują różne odpowiedzi programu, czy fundacji Aleksandra Krasińskiego, czy forum, postępu, co robi. Ja nie mam problemu z tym, żeby identyfikować ideę lewicy. Ja mam problem z tym, że ona jest dzisiaj niesłyszalna, jeśli chodzi o politykę taką medialną. I to jest tak. Więc już naprawdę nie biczujmy się tym, że nie ma idei lewicy. Ona jest, słyszymy ją tutaj, bo gdybyśmy mieli nawet wystąpienie z tych dwóch wystąpień Michała i Hanny, wyciągnąć to, to myślę, że na wiele dyskusji by nam starczyło. Więc koniec biczowania. Nie ma takiego czegoś. Już nie chcę tego słuchać. Nie ma idei lewicy. Jest. Tylko nie potrafimy znaleźć sygnału, żeby ludzie w nie uwierzyli, ale to jest nasza wina, a nie to, że nie ma idei. Co do polityki rewitalizacji, to żeby było znowu po minucie, to tak ile zostało powiedziane, że ja tylko w skrócie powiem, że moim zdaniem polityka rewitalizacji, taka pełna powinna być po pierwsze spójna społecznie, ale i przestrzennie i powinna być ona przede wszystkim zrównoważona. Jeśli takiej spójności niestety brakuje i w sensie fizycznym, i czasowym, i kulturowym, i społecznym, a wynika to z tego, że właśnie żyjemy, Michał powiedział, w globalnym świecie, gdzie nie zwracamy uwagi na to, że bezrobocie powoduje ubóstwo, że ubóstwo powoduje kradzieże, że kradzieże powodują przemoc i tak dalej, i tak dalej. Gdy będziemy budowali społeczeństwo, które chce żyć w zrównoważonym, które chce być szczęśliwe, tak? I które też buduje miasto takiej przyszłości, normalności w tym mieście. Uważam, że ta idea rewitalizacji powinna dotykać wszystkich grup społecznych, nikogo nie powinna wykluczać i tylko i wyłącznie, jeżeli będzie ona oparta o budowę takiej wspólnej strategii z mieszkańcem, to ona ma szansę, żeby ona później stała się ideą, która nikogo nie będzie wykluczała. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i Hania na sam koniec. Ja tak po minucie. Chciałem powiedzieć, że narzędzia, o które tutaj był głos upominawczy, żebyśmy już przeszli do narzędzi. Te narzędzia były konstruowane, szanowni państwo, przez różne środowiska lewicowe, między innymi przez krytykę polityczną. Tutaj przez również osoby zaangażowane w te lewicy przez ostatnie 10-12 lat, nie wiem, no
pracowaliśmy nad tym bardzo, tylko jakoś te narzędzia nie przeniknęły nigdy do programów partii lewicowej przy wyborach, albo przenikały za mało. Natomiast wzięły je partie konserwatywne. No, PiS je po prostu wziął i nagłaszczą te postulaty razem z narzędziami. I to, co oni teraz robią, oczywiście, że to jest przerobione trochę na konserwatywną mowę, tak? Bo my byśmy zrobili to inaczej, inaczej byśmy zrobili więcej. Ale niestety, jeżeli nie było jakby narzędzia, które były proponowane i wypracowywane, nie weszły do naszego programu, no to nie jesteśmy u władzy w tej chwili. To znaczy to, co w tej chwili robimy, to jest bardzo dobra robota w samorządach. Przepraszam. Bardzo dobra robota w samorządach. Ja jestem chylę czoła dla wszystkich lewicowych samorządów, obojętnie pod jakim szyldem czy afiliacjami działają. To, co w tej chwili robimy, to są takie inicjatywy jak dzisiaj, gdzie próbujemy ludzi z różnych środowisk skupić i doprowadzić ich do wspólnego dialogu. Jeżeli chodzi o takie szczegółowe pytanie dotyczące, nie wiem, Księżego Młyna czy tworzenia social mixu na obszarach, to nie powiedziałeś nic złego, Piotrek. To znaczy, faktycznie może nie powinniśmy robić tego, jak towarzysz Stalin, tak? Że tam ludzi rozdzielać, łączyć, przesuwać. Ale w ustawie o rewitalizacji wyraźnie jest napisane, ona jest adresowana do ludzi, którzy mieszkają na obszarze i im ma służyć, ich ochronić, lokatorów się zostawia. Ten przykład pani z Księżego Młyna, muszę powiedzieć, że muszę zbadać, ponieważ nie ma prawa, jeżeli ma umowę najmu. Nie będzie jej stać. Nie ma prawa nie wrócić. Natomiast w ustawie wyraźnie jest zapis, że zabrania się działań wykluczających przyszłych mieszkańców obszaru, szczególnie w zakresie polityki czynszowej, szczególnie. Więc tutaj wszelkie działania podjęte wobec tej kobiety są nieustawowe. I powiem tak, w pewnym momencie na komisji, którą prowadziła pani Krystyna Sitnicka z Platformy Obywatelskiej, ale tam była, nie wiem, Nitka Popiel od pani Kota i rządca z PiS-u, wszyscy pracowali nad tą ustawą, tak? Nagle pojawił się Piotrek Ikonowicz razem z Jakubem Brzaczkiem, który jest działaczem lokatorskim z Warszawy, i zwrócili uwagę na to, że coś w tej ustawie zagraża lokatorom. I miała być z tego wielka awantura, ale udało mi się to szybko wyjaśnić i wprowadzić ustawę o rewitalizacji, więc zapewniam, że te narzędzia, które tam są, naprawdę w dobry sposób lokatorów chronią. Tylko że chciałam zapytać, dlaczego to był Ikonowicz, tak? To znaczy, dlaczego to Piotrek musiał przyjechać, a nie jakby my, jako szersze środowiska lewicowe, dlaczego nie włączamy się szerzej już teraz w tą debatę i tworzenie narzędzi, które będą chronić ludzi. Proszę Państwa, na początku listopada rząd ogłosił konsultację zmian do ustaw o mieszkalnictwie i ochronie lokatorów. Tam są bardzo dobre zapisy, które ja popieram, poza jednym, że teraz nie będzie chronioną grupą przed nie będzie grup chronionych przed eksmisją na bruk. Już mniejsza o to w ogóle narzędzie wprowadzić, już nie chcę tutaj mówić o tym, co było. Natomiast oni w ogóle zdejmują ochronę osób niepełnosprawnych, tak? No sąd ma wiedzieć, czy osoba niepełnosprawna ma mieć prawo do lokalu socjalnego, bo tam tak nie było, jakby z urzędu. Dostawałem, czy sąd musiał przyznać. I teraz z ręką na sercu, kto się w ogóle z nas zainteresował tym, czy takie zapisy idą? Bo myślę, że to jest takie dobre pole do działania. Nie tylko codzienna praca w samorządach, ale też odnoszenie się do różnego rodzaju antyspołecznych reform, które gdzieś próbuje się proponować. No już o tym, ile jest tych antyspołecznych reform nie wspomnę, bo są i prospołeczne, i antyspołeczne. Trudno w tym wpływać, trudno to rozróżnić, ale naszym zadaniem jest to, żebyśmy naprawdę pilnowali tych rzeczy i stali też przy tym, żeby prawo nie było psute, żeby ludzie później nie byli z tego powodu wykluczani. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo naszym panelistom. Dziękuję za przedstawienie swojego punktu widzenia. Zapraszam na 15-minutową przerwę, a później na drugi panel dotyczący edukacji nauki.